Moim gościem jest Oksana Zabuszka, autorka książki Planeta Piołun, która ukazuje się nakładem wydawnictwa Agora. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy 24 lutego, dosłownie kilka godzin po tym, jak Rosja rozpoczęła ofensywę na Ukrainie. Pani książka rozpoczyna się od takiego felietonu, czy też wpisu, że Pani była też w 2014 roku w Warszawie, w momencie, kiedy były ten gorący okres wojny. Teraz właśnie Pani przyjechała w środę i dzisiaj się zaczęła właśnie ta ofensywa. U nas dużo mówiono o tym, że mieszkańcy Ukrainy inni byli do tego gotowi, ale chyba mimo wszystko jest to dość duże zaskoczenie. To nie jest duże zaskoczenie, to trochę inne emocje. No tak, byliśmy przygotowani, oczywiście, że byliśmy przygotowani, ale mimo to, że kiedy dostałam dzwonek z domu o 6 rano, zostałam budzona przez ten dzwonek i wiadomość, że bombardują, to natychmiast poczułam takie te ściśnięcie tu w piersi i oczywiście, że to jest stres i oczywiście, że ta reakcja stresu, to na to, na co zawsze liczy napastnik, no ale po jakimś czasie i to jeżeli śledzić w nowości ukraińskie, sieci społeczne i, i wszystkie te reakcje, najbardziej mi przykro to, że jestem teraz tu w Warszawie odcięta od domu i nie mam jakby tego bezpośredniego wyczucia tej atmosfery, która kiedy jest się w domu, to wystarczy no wystarczy po prostu wyjrzeć w albo przejść do najbliższego sklepu lub coś takiego. No, no, no wiem, że poszli ludzie po zakupy, ale, ale, ale że nie ma paniki, że jest jakby te, to powta, powtarzające się, spokojnie, spokojnie, zachowujemy spokój. Armia robi swoją sprawę, zachowujemy spokój i pomagamy armii. Oto jest hasło ty, tych tygodni ubiegłych i, i dnia dzisiejszego i na pewno takim będzie się zostawał. Więc Bóg pomóż Armii Ukraińskiej. Czyli można powiedzieć, że jest to takie myślenie zadaniowe, tak? Robimy coś konkretnie, żeby pomóc. Nie panikujemy. No, oczywiście, no, robimy. To znaczy, składamy się i pomagamy. I znów wolontariusze aktywizowali się, jak było w 2014 i 2015 roku. Więc, więc cała ta sieć, jakby ona, ona była przygotowana. Ona nie nie, nie potrzebnie jej zaczynać od nowa. Tak? To znaczy, my jesteśmy w ciągu tych 8 lat, czego prawdopodobnie no, może nie, nie wszyscy w Polsce sobie uświadamiają, ale w ciągu tych 8 lat, to mieliśmy tą wojnę zamrożoną, a teraz Putin jej rozmroził, tak? z tym, że ja na Ukrainie jestem regularnie i też widziałem to, że wojnę się odczuwało przy zwanej linii rozgraniczenia w Zagłębiu Donieckim. Z drugiej strony Kijów, Lwów czy Frankowsk żył spokojnie. Dzisiaj mamy także ataki bombowe na terytorium zachodniej Ukrainy czy obwodu Winnickiego. To chyba wciąga wszystkich Ukraińców już bezpośrednio w ten konflikt. Nie tylko Ukraińców, ale chyba całą Europę. Bo czas no, ale naj... o tym jeszcze porozmawiamy. Bo nie, ale bo czas najwyższy uświadomić, uprzytomnić sobie każdemu w Europie, że to dotyczy, że to nie jest żadna sprawa wewnętrzna Ukrainy, że to nie jest żadny kryzys ukraiński, jak do dzisiaj w ciągu tych 8 lat powtarza się w prasie europejskiej, unijnej i to mnie za każdym razem w kurze, konflikt na Ukrainie. No nie mamy żadnego konfliktu, nie mieliśmy żadnego konfliktu, zanim, zanim armia rosyjska w 2014 roku nie wkroczyła na terytorium Ukrainy od Harkowa do Odesy, nie mówiąc już o Ukrainie, gdzie była przedtem, z namiarem właśnie Blitzkriegu. Tylko Bliskrygu, bez rozliczu na to, że, że Ukraina będzie stawiać opór. Teraz po prostu Putin już wiedział, że to będzie opór, i dlatego, dlatego ta cała jakby głośna kampania, te, te przemówienia. Tak było z Hitlerem, tak? tak było wcześniej. Jakby czas najwyższy, jakieś lekcje wynieść z XX wieku, o czym, o czym pisze, o czym pisze. Pisałam w ciągu tych 8 lat i wcześniej, i o czym właściwie jest ta książka do dużego stopnia. Właśnie, właśnie dużo tych essejów, które tam są włączone, mówią o tych niewyuczonych lekcjach XX wieku. I, i dlatego no, niewyuczone lekcje musimy powtarzać, niestety. I teraz Ukraina jest w, stanowis w tym stanowisku, w którym była Polska w 1939. Tylko, że spodziewamy się, że wyniki będą inne, niż że świat jednak trochę się nie zmienił. Dobrze, to w takim razie jak pani zdaniem świat powinien na to zareagować? Świat powinien powinien był właściwie jeszcze w 2014 roku, zamiast rozmów o rozwiązaniu konfliktu, o pokojowym rozwiązaniu konfliktu, nazwać jeszcze wtedy ofensywą ofensywą nazwać Rosję tym, czym jest, a to znaczy państwem terrorystycznym. Tą operację terrorystyczną, którą Putin prowadził wiosną XIV roku, ta rzekoma ruska wiosna, rosyjska wiosna w Ukrainie, tak? ta ruska wiosna musiała być potraktowana jako ofensywa, А Росія укарана тими санкціями, до яких до, допереч до, до доходять. Бо Путін робить докладні то і тиле, це і на іле. pozwalają. To taktyka bandycka. Ale pewnie oglądała Pani mimo wszystko posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosyjskiej, gdzie oni mówili, że są gotowi na sankcje, że są gotowi do poświęceń. No przynajmniej elita rosyjska twierdzi, że jest gotowa. Trochę mnie zawsze to, jakby to, to podejście denerwuje. Pamięta Pan takiego dysydenta rosyjskiego z tej pory względnej normalności, której dzisiaj wygląda Wygląda Związek Sowiecki, aż teraz rozumiemy, dlaczego Rosjanie mają taką nostalgię po Związku Radzieckim. Bo to dla nich jeszcze okazuje się, jak w tym, jak w tym żarcie, jak w tym anegdocie, to, to dla nich jeszcze była e, światła strefa w porównywaniu do tego, w czym, w czym żyją dzisiaj. Tak? Więc Bukowski e, powiedział, że kiedyś e, bardzo mi to się podoba. Że nigdy nie ufajcie KGB-stom. Nawet zawsze klamią. Nawet jeżeli pada, a mówią wam, za oknem pada, a mówi wam, że pada, to kłamie. Więc nie odpowiadam Panu na pytanie. Nie, nie obejrzałam tej, 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 tej transmisji. Tylko parę krótkich epizodów. Parę krótkich epizodów, żeby zobaczyć, jak to przedstawienie zostało zorganizowane jak ten scenariusz wygląda, że musi być jedny przestraszony grający przestraszonego i zagubionego żeby wielki dyktator ten Czaplinowski i twórca tego mitu o nieistniejącej Ukrainie ukarał go swoim srogim głosem i to było rozegrano świetnie i, i nawet przekonujące no i jeszcze takich, parę takich epizodów, to wyłącznie pod względem, no to znaczy mnie to interesowało i na to popatrzyła, wyłącznie pod względem jakby techniki kompozycji. Ale Boże, broń, Boże, broń, słyszeć, co mówią. Wpuszczać w mózgu to, co mówią, odbierać to na serii, tłumaczyć i jakoś z tym dyskutować. Jakoś zaczynać z tym dialog, to, co mi Pan teraz proponuje zrobić. Nie. Nie. Wyjście z dialogu już w 2014 roku było. Nie ma o czym mówić. W 2014 wszystkie dialogi byli, kiedy do mnie dzwonili z mediów rosyjskich, ja mówiłam, proszę zadzwonić zadzwon po, po wojnie. Wszystkie, wszystkie di dialogi to miały być skończone na tym wtedy, precz z Ukrainy. Precz z Krymu, precz z Donbasu i, i w ogóle precz z Ukrainy. Tak? No, nie chcie. Tak? Nie chcieli, nie chcieli wynieść się z Ukrainy, nie chcą z Ukrainy, nalegają, to znaczy Putin nalega na tym, że Ukraina nie musi istnieć, że Ukraina jako państwo niepodległe musi skończyć swoje istnienie. No dobrze, my, my, my jesteśmy innego zdania i to znaczy, że wszystko jakby boją się sankcji. A, a, a co mają mówić? Co, co, czego pan oczekiwał, że... Że powiedzą, że boją się sankcji. Oczekiwałem, że racjonalnie ocenią jednak ryzyko sankcyjne jako większe. Nie, nie, nie. E, oczywiście, że coś tam się dzieje. No chyba coś tam się dzieje i chyba są ludzie, muszą być ludzie w, w elicie rosyjskiej, którzy są niezadowoleni z dzisiejszej sytuacji i zwłaszcza zwłaszcza gdy no, po tym zamrożeniu ćwierć tryliona lub 100 miliardów dolarów zamrożonych tam na, na rachunkach bankowskich w Londynie. I to już jakby poważnie. Powiedziałabym dziękujemy Osiem lat później, niż by należało, gdyby to było zrobione, zostało zrobione osiem lat przedtem, no ale oczywiście, że są tam jakieś swoje rozliczenia i to także pod względem moralnym, to także no, no cuchnące, ale to zawsze z każdą wojną tak się dzieje. Ktoś ginie, ktoś umiera, no, a ktoś wzbogaca się, tak? Wszystkie te rozliczenia polityków unijnych, w ogóle rozliczenia Zachodu, że mogą być z dzisiejszym rządem rosyjskim, że mogą być jakieś dialogi, jakieś negocjacje na zasadach, zalożone na zasadach racjonalnych. Nie, bo tam jest swoje racjo. No i czas po prostu zrozumieć, że to jest państwo, rządzone e, przez wywiad. I nie tylko przez wywiad, to w ogóle nie jest normalnie państwo rządzone przez wywiad. Wywiad jest e, jakby konieczny w każdym państwie, tak jak toaleta jest konieczna w każdym domu, tak? Ale gdyby, gdyby całe mieszkanie zrobiło się toaletą, no to, to chyba nikomu nie zachciałoby się żyć w takim mieszkaniu. Wywiad jakby nie ma reguł moralnych obowiązujących, tak? No i kiedy jest lokalizowany, to wszystko Okay, ale to jest imperia wywiadu to jest może chyba pierwsza w dziejach ludzkości imperia rządzona przez wywiad taka, taka ogromna toaleta tak i nie tylko przez wywiad, a przez wywiad ze spuścizną w czterech generacjach bo to, bo, bo to przecież zachowana ciągłość od dzierżyńskiego od którego celebrują od czeka od 18. Roku, I wszystkie te dokumenty, czy KGPU, NKWD, MGB, KGB, FSB, wszystko to jakby to przestępstwa przeciwko ludzkości, które nigdy nie byli prawnie oskarżone. I to jest nieporównywane do niczego poczucie bezkarności. W Unii politycy także tego nie uświadamiają. Właśnie, czy nie uświadamiali, czy nie uświadamiają? No a to zobaczymy w ciągu najbliższych dni. Ja mam trochę wrażenie teraz, patrząc na to, co się dzieje na Zachodzie, tak. że tak jak w 2014 roku mieliśmy taką konsolidację Ukraińców, tak teraz mamy pewną konsolidację z Zachodu właśnie w związku z zagrożeniem Putina. No właśnie ja nie chcę być przedw optymistką przedwcześnie, ale ja już dzisiaj rano, będąc na, na telefonach i rozmawiając z różnymi ludźmi, ludźmi ja już parę razy powiedziałam, że aha, obudzili się w końcu, no dobra, w końcu obudzili się. Wygląda, że Zachód się obudził. Ktoś, ktoś mnie dzisiaj spytał, no a czego chce Putin? Ja, ja już zawrzeszczała. No przecież on otwarcie wiele razy wam powiedział, czego chce. Chce zniszczenia Ukrainy, tak jak Hitler chciał zagłady Żydów. Zagłady Ukrainy, nieistnienia Ukrainy. Trudno ludziom w to uwierzyć. Uważają, że żartuje. On już tak, on już tak wali po prostu no, w żywe oczy, można tak na całego, i, a wciąż e, uważają, że, że to jakiś taki żart, czy jakoś tak nietra, jakieś takie nietrafne powiedzonko. Nie. Nie. I to, znaczy, no, i, I to znaczy, że dalej, bo przecież on ma pretensje globalne, on chce stać się nowym Stalinem, a przewyższyć Stalina, a dlatego musimy wrócić do tych niewyuczonych lekcji II wojny, wojny światowej, która została jakby w swoich skutkach została zawieszona. Bo no dobrze pokonaliśmy Hitlera, ale wtedy okazało się, no ale ten drugi totalitaryzm, który brał udział w pokonaniu Hitlera, nigdy nie został jakby prawnie sądzony, no i Stalin skoro już pokonał Hitlera, to już wyglądał jakby nie aż takim, no bynajmniej częściowo sojusznikiem, ale nie aż takim złym, nie aż takim bad guy. I właściwie skutki tego, niedokoń... tego dzieła niedokończonego, tej II wojny światowej, tak? tego totalitaryzmu niedobitego, tego drakona niedobitego, który teraz, który teraz naprawdę chce wrócić tam, gdzie, gdzie był przerwany, który tak naprawdę nie tylko Ukraina lub te były kraje, były kraje radzieckie, sowieckie, ale z pewnością dalej i kraje tego bylego warszawskiego bloku, a w końcu i całą Europę, bo to stalinowski koncept Europa od Lizbonii do Wladivostoku uważa za swój dominion no i po Ukrainie będzie Polska, Litwa, no kraje bałtyckie, no i dalej, 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 no. Od Lizbony do, do Wladiwostoku, więc tak. Co to zmieniło wśród tych Ukraińców, którzy jednak wierzyli, bo jest taka grupa, to wychodzi w badaniach socjologicznych, którzy Pozytywnie oceniają Władimira Putina i co więcej, oni uważają, że na przykład są jednym narodem z Rosjanami. Prawda? Im bardziej idziemy na wschód Ukrainy, tym wyniki socjologiczne pokazują, że takich ludzi jest więcej. Czy oni wreszcie przejrzą na oczy? Ja pamiętam yy, z, chyba sprzed miesiąca sondę Radia Swoboda w Charkowie, gdzie jeden mężczyzna właśnie powiedział nie, nie, przecież oni nas nie zaatakują, bo to są bracia. Nie stanowią liczby jakkolwiek ważnej w teraźniejszej sytuacji. To znaczy, to znaczy potencjalnych kolaborantów oczywiście jest, jest jakiś odsetek potencjalnych kolaborantów. Byłam w Charkowie w styczniu na rezydencji literackiej. Spędziłam tam trzy tygodnie. To jest miasto z bardzo trudnym jeszcze od, od czasu wielkiego głodu kompleksem posttraumatycznym, bardzo głębokim. To tragiczne i bardzo ciekawe miasto, ale oni oceniają, a nawet władze miejsca, miejsc by liczbę tych, którzy są przygotowani na witanie armii rosyjskiej, czołgów rosyjskich tych z kwiatami, mniej więcej jako 5%, 5%. Więc co z nimi będzie? No oczywiście, że jest tam jakiś odsetek i w parlamencie jest przedstawiony. Tych przedstawicieli, jak ja, jak ja to nazywam między innymi w planecie, tej byłej administracji kolonialnej. Nawiążmy do tego, dlatego że dzisiaj było takie zdjęcie, wspólna konferencja prasowa w Radzie Najwyższej. Mamy pełne spektrum ukraińskich partii, które opowiadają się właśnie, deklarują sprzeciw rosyjskiej agresji. Po lewej stronie mamy, patrząc na zdjęcie, szufrycza i bojkę. Koło przewodniczącego Rady Najwyższej stoi Julia Tymoszenko, która chichotała z Władimirem Putinem, w czasie, kiedy była rosyjska agresja na, na Gruzję. Czy naprawdę można wierzyć w lojalność tych ludzi i w jedność polityków ukraińskich? Nie, no wierzyć w lojalność Szufrycza lub Bojki, lub Julii Tymoszenki, to przepraszam, wypraszam sobie i nigdy, nigdy w ich, w ich lojalność nie wierzyłam. Ale, ale, nie chodzi to o ich, no, państwo ukraińskie nie, nie, jest ani Szufryczem, ani Bogudzienkiem, ani Bojkiem, ani Tymoszenką. Choć, choć jakby tym ludziom może chciało się przeciwnego, nie. nie, nie jest.

Więc tą agenturą, ta agentura rosyjska podobnie jest we wszystkich instytucjach państwowych. I to właściwie ja nazywam tą wojną hybrydną. No my z tym mniej więcej w ciągu tych ubiegłych 8 lat nauczyliśmy się żyć. Że wojna to nie tylko ta linia rozdzielenia tam na Donbacie, przepraszam, że, że wojna w Kijowie, wojna w Lwowie, Wojna, wojna wszędzie, wojna w no, całym jakby ciele Ukrainy, no, ale nie tylko Ukrainy, bo przepraszam, no, moż, mo, możemy popatrzeć da, trochę dalej na Zachód i zobaczyć tych polityków, którzy dostają pieniężki z Moskwy w rządach praktycznie każdego kraju. I to właściwie jakby zasada tej polityki putinowskiej, która jeszcze w, w latach 90. była sformułowana nie przez Putina, który wtedy jeszcze był nikim, a przez Be tego Berezowskiego, tego oligarchę, który został zabity w Londynie. Ciekawe mają te ludzie życie, widzi pan. Po co kupować fabrykę, skoro można kupić dyrektora? Oni tak to widzą, oni tak to widzą naprawdę, że jakby państwa, kraje to są fabryki, gdzie kupuje się rząd i wtedy ma się całe państwo w kieszeni że to działa jakoś inaczej, może działać jakoś inaczej, że w tym państwie są jeszcze ludzie, są społeczeństwa i różne grupy, które mogą mieć jakoś swoją opinię na ten temat, czy temu państwu istnieje, czy nie i, i mogą mieć ten swój głos i swoją wolę. W coś takiego w Rosji naprawdę nikt na serio nie wierzy. І стонте, вшисткі розмови о тим що в Україні, то не Україна вальчи. To nie Ukraina nie kapituluje, to Ameryka tam za plecami rządu ukraińskiego, to Ameryka im płaci. I to, i to dlatego. A teraz przyjdą Rosjanie i, i wszystko naprawią, i, i już nie będzie żadnej Ukrainy, i już nie będzie żadnego oporu. No oczywiście, oczywiście parę milionów tych Ukraińców, tych rzekomych banderowców trzeba będzie wysłać do Lagrów. з поворотом, як то було, як то було в часах Сталіна. Ну, no, але так, якби техніка, техніка заглади освоєна в чому тих чотирьох генерацій того вивіаду КГБ партії, КГБ, вевненчної партії Оруеловської, КГБістовської, так. Але вони мають, те люди мають зупелне помилену, як Pomylony obraz świata, i z zasady, jakby ten obraz świata nie, nie zostawia przestrzeni dla dialogu, mówiąc słowami tutaj, już Goldy Mayer, tak. My chcemy żyć. Jakby oni chcą, żeby nas nie było, więc to nie zostawia dużo przestrzeni dla dialogu. Wielu Polaków, i to jest prawda, to nie jest takie zdanie, ale wielu Polaków sobie zadaje pytanie, jak mogą pomóc Ukrainie. Co by Pani im poradziła? Proszę pana, ja nie jestem politykiem i jakby liczyć to, potrzebujemy, jakby potrzebujemy solidarności międzynarodowej. Bo to jest wojna światowa. To jest wojna światowa i w tej wojnie światowej to te państwo terrorystyczne, Rosja, musi upaść. E, ja zawsze mówię, że dla dobra mieszkańców tego państwa, tak? e, dla dobra tych ludzi, to byłoby fajnie, gdyby te kraje, które są, bo przecież to jakby rzekomo federacje federacja zamieszkana przez narody skazane przez Putina na wynarodowienie. I gdyby jakby jakaś, gdyby to państwo rozpało się na szereg mniejszych. Gdyby Rosja się rozpadła. Rosja, Rosja tak. Gdyby całe, całe to państwo terrorystyczne rozpadło się na szereg mniejszych, to byłoby najlepsze rozwiązanie dla dobra całej ludzkości, włącznie z mieszkańcami tego, co jest dzisiaj Rosją. Ja mam nawet takie poczucie, lub przeczuć, to ten, to ten wie pan taki historical sense, jak to nazywał kiedyś t, TSL, od pisarzy do mają, um, muszą mieć, tak, że wszystko co Putin teraz przypisuje w tej całej wojnie od 14 roku i przedtem Ukrainie, to w rzeczywistości to failed state, że, że, musi, że musi być, że musi pójść pod zabory, jakby nie istnieje, że część, część ma odejść do Rosji, część do Polski, Orban tam chce sobie część i jakieś jeszcze takie różne rzeczy, to jakby projekcja na zewnątrz. Страху власних страху еліт російських. dotyczących przyszłości ich własnego państwa. I kiedyś Putin to powiedział, takie dzieciące powiedzonko rosyjskie: kto obzywa się, sam tak nazywa Kto się przezywa, ten sam tak się nazywa. I właściwie, żeby, żeby odczytać poprawnie, to takie, to takie jakby lustro pomylone, trochę takie szalone lustro. Pod tym względem to dla analityków może korzystnie, Słuchać, co mówi, i starać się tam wybrać. To trochę, tak, to trochę tak, jak dla psychiatry zawód taki: słuchać i starać się zrozumieć, jaka za tym stoi rzeczywistość przejawiająca się w tych zwariowanych, zupełnie zwariowanych speechach przez te spisze i jakie z tego wnioski można zrobić. Więc, więc jakby moja sprawa to znaczy pracować ciągle, mówić, mówić na głos o tych rzeczach i pracować na uświadomienie międzynarodowe, że myśmy wszyscy jesteśmy zainteresowani w tym, żeby то Терористичне панство ще. А то значить, що та війна, в якій Україна діща вчить за себе, то уже вело рази було війна за. Europę, że to jest wojna za cywilizację, że to jest wojna przeciwko totalitaryzmowi tego nowego typu XXI wieku. I, no i że naprawdę musi być stworzony chyba jakiś taki sztab generalny. Мусі бич якісь такі народова, та, та солідарність, то мусі бить. Бач... Musi być stworzon, stworzony jakiś taki sztab generalny, gdzie byłoby pogodzenie e, akcji, tak? I kto wysyła broń, skoro już Ukraina walczy, tak? no, to, no, to, no to prosimy o broń, naprawdę, no poważną broń, której tak, no, no trochę coś nam dali, ale nie do tego stopnia, do jakiego potrzebujemy, tak naprawdę. Więc prosimy tak o wsparcie wojskowe. і проші ми о цільове, але на правдін цільове удари економічне по Росії, на правдін отом війне економічно, яка унеможливила б przedłużenie istnienia państwa terrorystycznego, który nazywa się Rosyjska Federacja mister Putina. To rozumiem, ale to mogą robić politycy, a czy zwykły człowiek coś może zrobić? Co może zrobić człowiek zwykły, który, nie wiem, pracuje jako dentysta w Polsce, czy inżynier? Czy on może jakoś pomóc Ukrainie, czy nie wiem, ma budkę z warzywami? No wymagać od swoich polityków udziału właściwie w tej wojnie z tej, po, po stronie dobra. Bo to jest wojna dobra ze Złem. To nie jest żadny jakiś tam konflikt, czegoś nie podzielili i niech będzie pokój. Nie, nie. To jest wojna przeciwko totalitaryzmowi, to właściwie temu stalinowskiemu, tylko w wersji bardziej toksycznej, bo to jest totalitaryzm epoki informacyjnej i cyfrowej. To jest totalitaryzm umysłów. Totalitaryzm, który umożliwia podbicie kraju przez telewizor. I właściwie to jest największe zagrożenie. Rosja stała się, ca cała Rosja jest przykładem takiego podbitego kraju, gdzie większość mieszkańców. Ma zupełnie wykrzywiony, właściwie ten jakby putinowski ten obraz świata, no, no żyjąc w, w świecie fantastycznym, no dobrze jeszcze wcześniej przed tym była północna Korea. Gdzie trzecie pokolenie już mieszkańców jest przekonane, że, że, że trwa w całym świecie trwa wojna przeciwko północnej Korei i od północna Korea, no, może z pom przy pomocy tam Rosji i, i jeszcze jakieś tam pary sojuszników, jest wyspą tam, wolności i szczęścia ludzkości. Tak? Taki, taki zupełnie fantastyczny, wykrzywiony obrazek można stworzyć. Ну, no, no для Niekoniecznie друт кольчастий, так, обnos цілий край друтом кольчастим, а уживач телевізору, можна уживати фейкув, то так цинічні, попросту так на ну і трансмісія властиві трансмісія фільмів. fantazyjnych, wydawanych za rzeczywistość, tak jak transmisja marzenia psychiatrycznego przez mistera Putina odbieranego na serio, to jest realność jak transformacji całego świata w jeden wielki globalny dom mariatów. No, miejmy nadzieję, że Polacy będą y, uczuleni na fałszywe informacje, które też się pojawiają właśnie w czasie wojny, no, Ukraińcy też szczególnie. Oksana Zabuszko, autorka książki Planeta Pion, bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę i wsparcie.